Czasami trzeba ściągnąć ten garnitur, ten krawacik, ładny zegarek i zejść tam do tego przysłowiowego okopu i trochę wczuć się w rolę tego pracownika, który tam robi, nie, a dopiero później stawiać wymagania. Nie? To jest trochę jak tego, czego brakuje nam w tej polskiej armii. Nie? że Mamy masę generałów, pułkowników i tego wszystkiego, ale tak naprawdę nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ten żołnierz tam ma. Nie?